Cześć Wam, tutaj Józek SQ9 JJX. Witam Was na moim kanale. Bardzo jest mi miło, że jesteście dalej ze mną. Mam nadzieję, że nie wystraszyliście się mnie ostatnio, gdy żegnałem się z Wami słowami 73. Dziś zobaczycie, że w tym na pozór dziwnym zachowaniu jest jednak jakaś logika. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które podzieliły się ze mną w komentarzach na dole swoimi uwagami. Jest to dla mnie bardzo cenny wkład. Słowa uznania, jakimi mnie obdarzacie, są dla mnie miłym sygnałem, że to, co robię, jest przydatne. Nawet nie sądziłem, że tyle osób będzie mnie oglądać. Nie wiedziałem, że drzemie w Was tyle pozytywnej energii. Obiecuję, że nie będę takim sztywniakiem już. No to co? Zaczynamy. Jak już zauważyliście, często używam różnych skrótów, takich jak na przykład QRA czy QRP i innych. Nie są to bynajmniej logiczne skrótowce. Przecież w języku polskim nie ma słów zaczynających się na literę Q. Zatem co oznaczają te skróty? Skróty zaczynające się na literę Q to tak zwany kod Q. Zostały one zaproponowane przez ITU w 1921 roku w celu uproszczenia i przyspieszenia kontaktów telegraficznych ze statkami. Powstanie kodu Q wynikało z faktu, że na początku istnienia radiotelekomunikacji łączności prowadzono telegrafią, czyli modulacją CW, Continuous Wave. Przesłanie kompletnego zdania telegrafią wymaga przesłania przynajmniej kilkunastu znaków, co zajmuje czas oraz narażone jest na przekłamania informacji. Przykładowo, aby zapytać statek, jaka jest jego prędkość, po angielsku What is your actual speed, wymaga przesłania aż 22 znaków. Można to jednak zrobić szybciej i pewniej, pytając go o to samo w następujący sposób. QTJ. Przy czym zauważcie, że w tak krótkim czasie zadałem mu to pytanie aż dwukrotnie. Po pytajniku odbiorca zorientuje się, że jest to pytanie o prędkość. Odpowie w tak samo prosty sposób. QTJ15. Co będzie oznaczało, że jego prędkość wynosi 15 węzłów. Jeżeli zapytamy go QRA, to poda nam swój znak wywoławczy. Oczywiście w dzisiejszych czasach mało kto poza krótkofalowcami używa telegrafii. Jednak kod Q przeniknął do naszego slangu amatorskiego i pomimo tego, że nie powinno się go używać w łącznościach fonicznych, to w niektórych sytuacjach używamy ich nadal. Na przykład w rozmowach z kolegami. Na przykład QSL, czyli potwierdzam, oznacza potocznie kartę QSL, jakimi się wymieniamy w celu potwierdzenia wykonanej łączności. QRL, czyli jestem zajęty, w potocznym języku krótkofalowców oznacza pracę, do której chodzimy. Wtedy przecież nie możemy zajmować się naszym hobby. Jesteśmy zajęci. Czasami mówi się, że było się po prostu w QRL-u. Czasami mówimy też o lokalnych QRM-ach. QRM oznacza zakłócenia. Lokalne, czyli występujące w domu. Lokalne QRM-y, na przykład takie. U mnie w domu jest bowiem trzech nielicencjonowanych operatorów. Zobaczcie, najmniejsze rączki są najbardziej aktywne. Kręcenia gałką najlepiej uczyć się od samego początku. Kodów Q jest kilkaset. Część z nich dotyczy łączności radiowych na morzu. Inne dotyczą łączności ze statkami powietrznymi. Kodu Q dziś się już nie używa. Samoloty mają transpondery, które na bieżąco podają wszystkie niezbędne dane nawigacyjne. My krótkofalowcy jednak dalej go używamy. Ja, mimo że nie jestem telegrafistą, używam kodu Q w łącznościach cyfrowych, ale o tym będzie w innym odcinku. Przyglądnijcie się tabeli z prefiksami znaków wywoławczych, którą Wam kiedyś pokazałem. I tu nie przydzieliło nikomu kombinacji Quebec Adam Adam do Quebec Zygmunt Zygmunt celowo, aby nie dochodziło do pomyłek. Krótkofalowcy używają również slangu amatorskiego. Jak zauważyliście, na końcu każdego odcinka żegnam się z Wami mówiąc 73. Gdy odpowiadam na komentarze do filmów, również tak robię. Dlaczego? O co chodzi z tym 73? 73 to tradycyjne krótkofalarskie pozdrowienie, znane na całym świecie. Wzięło się ono stąd, że gdy nadaje się je telegrafią, brzmi ono następująco. Ta, ta, ti, 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 ta, ta. Posłuchajcie zresztą sami. Ta, ta, ti, 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 ta, ta. Przebieg czasowy tego pliku widzicie poniżej. Zarejestrowałem go w paśmie 40 metrów. Posłuchajmy jeszcze raz. Brzmi jak muzyczka. Miła dla ucha. Smerfastycznie, co nie?
Używamy również innych skrótów. OM, na przykład Old Man, to oznacza po prostu przyjaciela, kolegę. YL, Young Lady, oznacza koleżankę. Nie będziemy mówili przecież do kobiety, że jest stara. Zachęcając inne stacje do łączności, robimy wywołanie ogólne. W łącznościach fonicznych mówimy po prostu wywołanie ogólne nadaje stacja SQ9 JJX. Telegrafią bądź w łącznościach cyfrowych nadajemy po prostu. Żegnając się natomiast nadajemy Very 73D SQ9 JJX. Slang amatorski jest wszędzie w naszym życiu. Przeglądając schematy tworzone przez krótkofalowców, spotkacie się na pewno ze skrótami. TX, na przykład transmitter, czyli nadajnik. RX, receiver, czyli odbiornik. Crystal, oznaczający rezonator kwarcowy. Jak widzicie, siedzi to w nas, krótkofalowcach, bardzo głęboko. Nie martwcie się jednak, gdy wychodzę z domu, zachowuję się normalnie. Do mojej żony mówię cześć lub trzymaj się, zamiast 73. Chociaż tak naprawdę powinienem mówić 88. Ona też ogląda moje filmy na YouTube, zatem rozszyfrowanie będzie dla niej zadaniem domowym. Kiedy włączycie Google albo YouTube i wpiszecie znak Grażyna 5, Roman Violetta, wysypie się Wam masę różnych stron i filmów. Głównie o antenie G5RV, znanego angielskiego krótkofalowca Louisa Varneya. Tak się składa, że ja mam coś zupełnie specjalnego dla Was. Będzie to zaskoczeniem nawet dla krótkofalowców. Mam kartę QSL mojego dziadka, który zrobił właśnie łączność z G5RV. Łączność odbyła się 5 stycznia 1962 roku o 20.04 czasu Zulu na częstotliwości 3,5 MHz, czyli w paśmie 80 metrów. Było to jeszcze przed tym, zanim Louis Varney, czyli G5RV, wymyślił swoją słynną antenę, z której jest dzisiaj znany. Fajnie mieć czasami taką pamiątkę. To już dzisiaj koniec trzeciego odcinka. Nie martwcie się, już niedługo pojawi się następny odcinek. Jak widzicie, z tyłu trwają prace nad czymś zupełnie specjalnym. Otóż postanowiłem zbudować na razie na płytce breadboard prototyp odbiornika z bezpośrednią przemianą częstotliwości, który Wam zaprezentuję. Ale dajcie mi trochę czasu, bo chciałbym go zbudować w taki sposób, żeby można było go reprodukować w bardzo prosty sposób, aby każdy mógł go zbudować. Osoby, które mnie znają, pewnie teraz nie mogą uwierzyć, że wziąłem płytkę typu breadboard i coś na niej montuję, ponieważ bardzo ich nie lubię. Ale chciałbym najpierw zbudować ten prototyp w takiej skali, żeby potem wytrawić płytkę, zaprojektować płytkę, wytrawić ją, zlutować i uruchomić. I zrobię to wszystko z Wami na moim kanale. Ale jak widzicie, praca koncepcyjna zajmuje jednak trochę czasu, dlatego nie martwcie się, jeżeli przez jakiś czas nie pojawi się film, na przykład przez 1-2 tygodnie, ponieważ chciałbym Wam dostarczać tylko treści, które są naprawdę wartościowe. Dlatego trzymajcie się i do usłyszenia. 73.